no, wszystko bardzo mi się podobało. Może poza walką, jedną walką wieczoru, która była trochę taka już za bardzo freak, ale tak to generalnie walki bardzo fajnie, oprawa, wszystko super. No, na plus. Troszkę za duży wygłup właśnie i tak jak Burnejka powiedział w sumie po tej walce, że tak naprawdę on się nie przygotowywał do tego pojedynku i no to nie było tak, że ci zawodnicy coś tam trenowali te MMA, tylko tak naprawdę przyszli i chcieli się pokazać, chcieli zawalczyć, chcieli się wygłupić na ringu, no i trochę wyszło im to. Zdecydowanie walka wieczoru Damiana Grabowskiego. No, pierwsza runda bardzo... Bardzo fajne zapasy, sprowadzenia, w drugiej rundzie szybkie poddanie. No, naprawdę Damian Grabowski, myślę, że zasłużenie jest numerem jeden w polskiej wadze ciężkiej. No, chciałbym minimum jeszcze dwie walki w tym roku stoczyć, ale no, co do planów, zobaczymy. Mam nadzieję, że zawalczę gdzieś na jakiejś polskiej gali. Może to będzie MMA, tak, może coś innego. Oprócz tego mam nadzieję jeszcze pod koniec roku stoczyć jakieś jeden albo dwa pojedynki w Bellatorze. No, czyli mam nadzieję, że w tym roku uda mi się zaliczyć jakiś występ w Polsce i jeszcze kilka występów w Bellatorze. No, są inne propozycje z innych gal, no, zobaczymy jak to się wszystko ułoży. Ja chcę jak najwięcej walczyć, no ten Bellator daje mi walki, ale wiadomo, że no nie jest to tak często jakbym chciał, dlatego oni zgadzają się, żebym walczył gdzie indziej, jeśli tylko to nie koliduje z ich walkami, więc no jak będzie taka możliwość, to ja jestem jak najbardziej zainteresowany. Tak, to była trochę wyjątkowa sytuacja, że ten Bellator tak naprawdę już mu powiedział o tej walce, gdy on już miał zakontraktowaną walkę z MMA, tak dlatego za bardzo nie mógł zrezygnować z tej walki. Normalnie Bellator by się podejrzewał, że nie zgodziłby się na coś takiego. Zostało ostatnie 2 tygodnie do walki, teraz jest ostatni etap robienia kondycji, ostatnie sparingi, no i tak naprawdę ten ostatni tydzień to już będzie wypoczynek. Bilet już mamy kupiony, we wtorek wylatujemy już do Stanów i to już później odpoczynek przed walką. No też bardzo dobrze, miałem okazję posparować z innymi zawodnikami, z zapaśnikami, tam mają bardzo dobre zapasy, takie pod MMA. Podszkoliłem to, też myślę, że zapaśniczo jest, każdy ten wyjazd do Anglii polepsza te moje zapasy, no, które tak myślę, że jeszcze jakiś czas temu nie były takie dobre, no teraz myślę, że są całkiem przyzwoite i będę starał się to wykorzystywać na walce i pokazać, że tak naprawdę trenuję i te zapasy, i stójkę, i brazylijskie jiu-jitsu, wszystko. Mam pół godziny na trening tak naprawdę, no, chociaż wynajmuję mieszkanie w okolicy klubu i tak jest to pół godziny, czyli tak naprawdę wstaję rano, pół godziny na trening, przyjeżdżam, zjem obiad, znowu na trening, przyjeżdżam na chwilę, później no, jest czas na chwilę drzemki, czy coś takiego i znowu na trening. Czyli 3 treningi dziennie, tak naprawdę to jest tak, no jak jeżdżę, to jeżdżę zawsze sam, jestem tam sam, czyli tak naprawdę nie ma co robić oprócz tych treningów. Tak, wszystko zgodnie z planem. Najważniejsze, że obyło się bez żadnych kontuzji poważniejszych, no wiadomo, że tam gdzieś jakieś drobne urazy się przewijały, ale nie przeszkadzało to w ogóle w treningach, więc bardzo dobrze.